Reklama. Sponsorem podcastu jest Panatoni, mecenas Nagrody Literackiej Nike. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Witam w podcaście 8.10. Nazywam się Wojciech Szot i jestem dziennikarzem działu Kultura Gazety Wyborczej. Już dzisiaj, 28 czerwca, Gazeta Wyborcza publikuje na stronie internetowej 20 nominowanych do literackiej nagrody Nike, a w związku z tym zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Zytą Rudzką, ostatnią laureatką nagrody, która otrzymała ją za powieść Ten się śmieje, kto ma zęby. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Moja Wera jest jak Nike, poraniona, ale zwycięska, mówiła Zyta Rudzka po zwycięstwie w Nagrody Literackiej Nike 2023 roku za powieść Ten się śmieje, kto ma zęby. I dzisiaj, 28 czerwca, w dniu ogłoszenia 20 nominowanych tytułów do nowej edycji Nagrody Literackiej Nike, rozmawiamy z laureatką Zytą Rudzką. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy październikowy wieczór, kiedy przyznawano nagrodę, finał nagrody, to było dla ciebie przeżycie? No oczywiście, wielka radość, ale radość taka dziwna, ponieważ zmiksowana ze stresem scenicznym, z taką tremą, bo przecież to była wielka transmisja i oczekiwanie, co właściwie cały dzień się oczekuje na to wydarzenie. Więc to było dla mnie rzeczywiście takie, mimo że już kilka razy wychodziłam wcześniej na scenę przy okazji właśnie tej powieści, Ten się śmieje, kto ma zęby, ale rzeczywiście to było jakieś takie niezwykłe przeżycie. I też wielki, wielki aplauz publiczności zebranej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie na ulicy Dobrej. Książka, która została fantastycznie przyjęta zarówno przez czytelników, czytelniczki, jak i w odbiorze krytycznym. Ale nie była to pierwsza twoja nominacja do Nagrody Nike, bo już w finale byłaś w 2019 roku za Krótką wymianę ognia. Powieść, którą jakoś na nowo odkryła przed czytelnikami, czytelniczkami Zytę Rudzką. Tak, no wydaje mi się, że teraz też ta Krótka wymiana ognia jest znowu czytana, ponieważ Nike daje bardzo dużą rozpoznawalność. Moje pisanie stało się widoczne. Dla mnie wielkie szczęście to jest, że na przykład na mój wieczór autorski tuż po Nike w Poznaniu przyszły trzy fryzjerki, więc ta powieść o fryzjerce jest czytana przez fryzjerki, a również przez na przykład, tam jest taka scena w powieści, która dzieje się w zakładzie pogrzebowym i miałam również czytelnika, właściciela zakładu pogrzebowego, który jakoś powiedział, że bardzo mu się to podobało, jakoś się odnalazł w swoją branżę, więc to są takie... Nie spodziewałam się tego, ale no bardzo spontaniczne, radosne rozmowy. Tak jak mówiła Inga Iwasiu w laudacji wygłoszonej w zeszłym roku, że nagradzając Zytę Rudzką wyróżniamy istotną, angażującą czytelniczą prozę, więc dowody na zaangażowanie czytelników i czytelniczek autorka ma rzeczywiście. No oczywiście ja też tak starałam się napisać, tak to czułam, bo ja moim tam tematem, to by można powiedzieć, że jest temat miejskiej biedy i takiej starości, więc na pewno nie chciałam tego na moją bohaterkę tak przedstawić jako taką poczciwinę, starowinę, z jakimś takim moralnym przytupem tę historię napisać, tylko to nie jest żaden chodzący konwenans, ta moja Wera. I prawdopodobnie dlatego tak się od razu spodobała, że jest silną bardzo kobietą, jednocześnie bardzo walczącą o siebie, poranioną też, bo nie chciałam też pisać przecież jakiejś bajki o fryzjerce. U ciebie nie ma bajek, nie ma też baśni. Jest zawsze bardzo realistycznie, chociaż też ten realizm jest oczywiście przetworzony, przechodzony. Mówimy o, to znowu Inga Iwasiu z laudacji, mówimy o weryzmie.
Ale od czasu nagrody wznowiona została też Mykwa, a w międzyczasie tak zwanym ukazała się również licznotka doktora Józefa z swoich poprzednich powieści, więc ten powrót Zyty Rudzkiej no, na całego. Tak, ta ślicznotka, no cieszę się, że w ogóle te moje dawne powieści są wznawiane, to każde wznowienie to jest nowe życie dla powieści, nowe osoby czytające, jakieś nowe interpretacje, nowe życie po prostu właśnie dla książki. Zresztą ślicznotka właśnie wyszła w nowojorskim wydawnictwie Seven Story w przekładzie Anthony Lloyd-Jones. Też jeszcze może powiem, że Nike na pewno jest nagrodą, która zwiększa widoczność wśród wydawców zagranicznych, więc to jest ta powieść, będzie teraz chyba na 10 języków już przełożona, więc to jest bardzo dla mnie duża radość, ale też poruszający momenty, kiedy na przykład dowiedziałam się, że będzie przekład na ukraiński, czyli że wydawcy ukraińscy, tak jak żołnierze, nie składają broni i coś było dla mnie rzeczywiście bardzo ważnego. Rzeczywiście wydawcy ukraińscy, dobrze powiedziane, nie składają broni. Wydawnictwa ukraińskie działają zarówno w Ukrainie, jak i na uchodźstwie cały czas, więc też kibicujemy i jesteśmy ciekawi, kto 6 października tego roku odbierze statuetkę Nagrody Nike. Gdzie trzymasz statuetki nagrody? Masz specjalne miejsce? Nike stoi w pokoju mojego sierżanta Juliana. Bardzo ma się tam dobrze. Natomiast inne nagrody mam w różnych miejscach, w różnych pokojach. A zatem rozrzucone, nie ma jednej. Nie, gabloty nie ma. Gabloty nie ma pokoju takiego dla wzmocnienia ego. Cieszę się, że po tych nagrodach mogę jednak pisać. Mam jakąś taką dyspozycję do pisania, nie boję się pisać. Jestem już w pisaniu następnej mojej powieści. No to w takim razie nie mogę nie zapytać o tę następną powieść. Rozumiem, że wyszłaś już z Wery. Czy Wera wyszła już z ciebie? A może nie, może jednak Wera gdzieś tam dalej tkwi. No ty to ocenisz, Wojtku, bo piszesz recenzję, więc zobaczysz, czy się wydostałam z tego języka Wery. Teraz też mam bohaterkę silną i rzeczywiście moim takim bardzo ważnym zadaniem pisarskim jest wymyślenie nowego języka, nowej postaci, takie wydostanie się, zgubienie tych słów Wery. Pisałam o fryzjerce i jockeyu. Teraz czas na naturystów. No zobaczymy. Piszę powieść o naturystach. Zobaczymy, gdzie mnie to doprowadzi. Mam nadzieję, że nie tylko na plażę naturystów. Ale jednak nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy już cię tam zaprowadziła ta powieść. No gdzieś mnie zaprowadziła, już trochę napisałam i po tych 8 latach dosyć ostrej pracy pisarskiej, takiego reżimu pisarskiego codziennego, trochę odpoczywam, wolniej mi się pisze, ale też moi bohaterowie też tak żyją trochę wolniej, więc ale już trochę stron napisałam. Więc wypatrujcie Zyty Rudzkiej na plażach, które odwiedzacie w te wakacje, a nuż staniecie się bohaterkami lub bohaterami nowej powieści. Tylko nie róbcie niczego zdrożnego. Możemy tak zaapelować do naszych słuchaczy i słuchaczek. No ja akurat zdrożne rzeczy w powieściach lubię, więc ale oczywiście z grzeczności oczywiście zachęcam do spotkań. Bo mówisz, że piszesz wolniej i więcej odpoczywasz, ale czy masz już w głowie jakiś termin, kiedy byś chciała skończyć, czy jest jakiś plan? Bo zastanawiam się właśnie, jak piszesz. Czy piszesz z planem, czy piszesz z przewidywaniami, że no, chciałabyś w 25 na przykład książkę już oddać czy w ręce czytelników czy czytelniczek, czy też jest to właśnie też dzięki trochę pewnie nagrodzie i uznaniu za poprzednie książki, czy tej wolności jest jeszcze więcej i kiedy będzie, to będzie? Ja zawsze pisałam bez kalendarza, bez planu, w jakiejś takiej całkowitej wolności, spontanicznie, dając sobie prawa do jakiegoś takiego przestoju, do tego, że na przykład nie mogę pisać, albo że więcej skreślam niż piszę, więc sama nie wiem, kiedy to będzie.
ale no na pewno, bo pisanie jest po prostu taką dla mnie też wolnością i ciekawością tego bohatera, który go wymyślam, więc ja naprawdę nie wiem, co się mu wydarzy, co się nie wydarzy, więc w tym sensie absolutnie nie piszę pod żadnym też takim na jakimś planem też wydawniczym, prawda? I akurat moje wydawnictwo WAB daje też mi całkowitą wolność. Nie muszę nic napisać na przykład na przyszły rok. Twoi czytelnicy i czytelniczki chyba nie wyobrażają sobie, nikt cię zna, że mogłabyś pracować pod jakieś dyktando. Warunki dyktuje Zyta Rudzka. Znaczy, wydaje mi się, że to jest nie tylko ja, każdy po prostu artysta jakoś wie, że to jest nieprzewidywalne. Bardzo dużo nie zależy od nas i trzeba jakoś, istnieje taki moment, kiedy ja na przykład napiszę książkę, ale muszę, ona musi poleżakować, ona musi odpocząć ode mnie, ja od niej i dopiero muszę nabyć, jak ja to nazywam, taką umiejętność cudzego oka i przeczytać swój tekst zupełnie właśnie obcym, cudzym okiem, żeby tak powiedzieć, co jest dobre, co skreślam, co mi się tu nie pasuje i tak dalej, więc to po prostu wymaga czasu. Oczywiście też nie znam tego czasu, bo czasami jest tak, że szybciej się pisze, że jak szybciej jestem, jest jakiś taki szwung w pisaniu, taki temperament. Wera mi się dobrze pisało, bo ona sama była taka szybka, więc mi się też udzielił ten jej temperament. Teraz mam bohaterów, którzy żyją tak powoli, więc dlatego może właśnie w takim rytmie to piszę. I może powieść też oddycha, też ten cały tekst musi oddychać też tym oddechem bohatera, musi być tą przestrzeń między zdaniami, ciszę, więc to trzeba respektować i nie można nie przyspieszać tego. Mówisz o czytaniu, a czy masz teraz więcej czasu na czytanie innych książek? Bo spotkałem się ostatnio z jednym z twoich poleceń na świetnej książce Moniki Muskały i myślę, że no właśnie, pytanie, czy teraz jesteś też bardziej wytrawną czytelniczką niż wcześniej, kiedy jednak właśnie Wera była w tobie z tą swoją zadyszką i z tym swoim chodzeniem? Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak piszę, nie czytam. Ja w ogóle radzę osobom, które chcą pisać, bo teraz też byłam na Uniwersytecie Warszawskim, tam jest taka szkoła pisania i radzę wejść w życie, jakby słuchać w terenie, słuchać z nasłuchu, nie siedzieć w bibliotece. To jest moja taka osobista rada, więc sama też po prostu mało czytam, przepraszam za to wyznanie, ale tak jest. Za to dużo piszę, staram się dużo pisać. A rzeczywiście ta książka Rondo Radeo jest no jakoś tak historią niezwykłą po prostu, bo to jest takie pożegnanie z Ameryką, czyli z taką ziemią obiecaną. My zawsze szukamy w swoim życiu takiego stałego lądu, takiej obietnicy, że rzeczywiście jakoś tak będzie nam dobrze. Spełnimy swoje marzenia, mówiąc tak bardzo może banalnie. I też pisanie jest takim, wydaje mi się, poszukiwaniem jakiegoś takiego, no właśnie, jest takim doświadczeniem, które właściwie jest dla mnie też taką walką, to codzienne pisanie naprzeciwko światu, przeciwko jakiejś niesprawiedliwości, biedzie, cierpieniu i tak dalej. I ta powieść, rzeczywiście zachęcam do przeczytania tej powieści Moniki Muskały, która do tej pory zajmowała się tłumaczeniem rzeczywiście wybitnych pisarzy, którzy mają swoją odrębną sygnaturę, więc musiała też, przekładając na polski, wymyślać ten język. A tu jest, to jest historia też miłosna. Ja wiesz, jak Wojtku, lubię historie miłosne, które się zaczynają, że niby piszesz o miłości, bo zawsze ci to mówię w wywiadach, że każda moja powieść jest, ma być o miłości, a potem mnie trochę w różne strony zaprowadzi. Więc to jest też, wydaje mi się, to Rondo Rodeo jest też w takiej pierwszej warstwie opowieścią, to jest takie love story amerykańskie, prawda? Na tej amerykańskiej ziemi, która już jak gdyby nie może być obiecaną ziemią. No bardzo ciekawa powieść, polecam. A love story, które jest zanurzone w języku. Kiedy państwo otworzą książkę Moniki Muskały, to zobaczą ten niesamowity szwung językowy. Zresztą autorka za esej Między placem bohaterów a Rechnic była też nominowana do Nagrody Literackiej Nike, jak i Nagrody Literackiej Gdynia. Była też laureatką Nagrody Decjusa, więc
bardzo polecamy i cieszę się bardzo, że się tobie też ta książka podobała, bo macie coś wspólnego właśnie w tym kombinowaniu w języku, w tym wchodzeniu w języki, które nie są językami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, która literatura rzadko kiedy nas obdarowuje takimi dykcjami, a to przecież jest jedna z najważniejszych kwestii w literaturze, to jest język, który ją stwarza i to was na pewno też łączy. Tak, bardzo się cieszę i dziękuję za te słowa. Czy masz to teraz takie pytanie, wiesz, rozmawiamy o Nagrodzie Literackiej, którą się odbiera w telewizji, no prawie nie są to wybory Miss, zresztą wybory Miss są dzisiaj już źle trochę widziane, ale zawsze jest takie pytanie o poradę po roku przeżycia jako laureatka koronowana, o poradę do następnego laureata bądź laureatki. Czy miałabyś taką poradę? Ja jestem chyba zła w poradach, bo ja wiem, że ja otrzymałam dosyć dużo takich porad od poprzednich laureatów, takich niewymuszonych, całkiem spontanicznym, że teraz trzeba dużo jeździć, spotykać się z czytelnikami, jeździć na spotkania autorskie. A ja z kolei są osoby piszące, które dużo jeżdżą i które nie jeżdżą, albo mało jeżdżą. No więc ja raczej nie skorzystałam z tej porady i nie jeżdżę, no bo też jakoś czuję, że chcę pisać i potrzebuję tego odosobnienia. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne, bo szczególnie nagroda Nike bardzo wydobywa z anonimowości i cały czas jest bardzo zresztą miłe, że tu w tej okolicy, gdzie mieszkam, ludzie, których znałam z widzenia, czy nie znałam, podchodzą do mnie, gratulują. To był rok bardzo kulturalny, bo wypełniony właśnie takimi małymi rozmowami o mojej książce, literaturze, ale taki oddech dla, wydaje mi się, dla osoby, która pisze. Takie mniej branżowe życie bardzo pomaga, wydaje mi się. Rzeczywiście jest groźba dla laureatów, laureatek Nagrody Nike, że w tym życiu literackim popłyną i wiemy z historii, że niektórym się to zdarzało. Na szczęście nasza wciąż jeszcze królująca nam laureatka już pisze nową powieść, więc wszyscy czekamy i bardzo, bardzo kibicujemy. A czy te historie, bo czasem jak jesteśmy, jakby słyszymy różne historie, czujemy się zobowiązani do bycia depozytariuszami tych historii. Czy one jakoś wpływają na twoje myślenie o twoim pisaniu, czy jednak masz silną granicę pomiędzy tym, co jest ci opowiadane, a ty sama jesteś w stanie wymyślić, co siedzi w twojej głowie? No ja jednak mam taką, wydaje mi się, że to zależy od takiego, że to jest wprost organiczne, że niektórzy piszą fikcję, a niektórzy jak gdyby bardzo lubią słuchać i szukają historii, które ktoś im opowiadał, czy piszą własnego życia, czy z cudzego życia, bo przecież z tego też się tworzy literaturę. Ja jednak tak właśnie nie bez przyczyny nazywam, że to jest jakaś taka organiczna dyspozycja, bo to nawet nie potrafię tego zracjonalizować, dlaczego tak jest. Czy dla mnie bardzo ważne jest wymyślanie, wyobraźnia, fantazja. To jest ten, że bardzo wierzę w ten język fikcji, który potrafi jakoś tak podważyć ten taki zastany świat, taką uklepaną rzeczywistość, tak wyhaczyć. I nagle się pokazuje coś, czego nie widać w takim pierwszym oglądzie. To jest bardzo dla mnie ważne w pisaniu. To, czego nie widać w pierwszym oglądzie, pokazuje nam najlepsza literatura i taką pisze Zyta Rudzka, której bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A dzisiaj, 28 czerwca, ogłosiliśmy 20 nominowanych do tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Zachęcam do przyjrzenia się, do lektur i zobaczenia, które z tych nominowanych tytułów właśnie rozszerzają państwa światy, pokazują, co jest ukryte w szczelinach, albo czego w ogóle się nie spodziewaliśmy napotkać, też gdzie musieliśmy
musieliśmy zmierzyć się z językiem, gdzie były dla nas wyzwania, bo przecież ta literatura nie może być tylko przytulająco, otulająco, sympatyczna. To jest też walka, to jest też znój. I wiem, że na tej liście na pewno takie tytuły Państwo znajdą. Zatem serdecznie zapraszamy dzisiaj na wyborcza.pl, a jutro do Gazety Wyborczej, gdzie w druku znajdą Państwo omówienie 20 nominowanych tytułów, a nasz podcast wydała Martyna Turska, przygotował do publikacji Oles Kalmuk. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Ci, Zyto. Wysłuchali Państwo rozmowy z Zytą Rudzką, ostatnią laureatką Nagrody Literackiej Nike za powieść Ten się śmieje, kto ma zęby, a już teraz zapraszam do kolejnego odcinka rozmów z byłymi laureatami i laureatkami nagrody. Naszą kolejną gościnią będzie Magdalena Grzebałkowska. Zapraszam na wyborcza.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o 20 książkach nominowanych do tegorocznej Literackiej Nagrody Nike. Do usłyszenia, Wojciech Szot. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Sponsorem podcastu jest Panatoni, mecenas Nagrody Literackiej Nike.